Yo, cześć, siemano, ludziska. I wiem, powinienem pójść do fryzjera, pójdę, nie wypominajcie mi tego. Dzisiaj witam was w filmie, dosyć ciekawym, moim zdaniem. Ja się osobiście nie mogę doczekać, jak widzicie, monet jest mało na koncie. A to dlaczego? Jak widzicie, jest dodane do ulubionych zadanie z Ligę. Mamy tutaj do dyspozycji najlepszą możliwą kartę, jak na razie z SBC. A ja po ostatnim Food Champions, z którym miałem duże problemy ze skutecznością, miałem po prostu ileś tam spotkań pod rząd, w których miałem tak, że miałem 5-6 razy tyle strzałów co przeciwnik, a mniej goli. Stwierdziłem, chcę być bardziej skuteczny, potrzebuję jakiegoś klinicznie skutecznego napastnika i myślę, że tym napastnikiem będzie Aleksander Lacazette, bodajże Aleksander, mam nadzieję, że tak ma na imię. I hej, zrobimy sobie to. I tak, będę po kolei oddawał te SBC, wydałem na to około ponad 200 tysięcy, a nie mam jeszcze wszystkich. Zamierzam oddać w tym momencie 16 z 20 i mam nadzieję, że w paczkach trafię jakiś przydatnych graczy, albo chociaż będę miał końsy. Będę wam pokazywał, ile wydałem na wszystkie składy, później sobie pewnie przejrzę ten filmik i zobaczę, ile osobiście wydałem na to wszystko. Starałem się kupować to w miarę tanio, część graczy miałem w klubie, bardzo mało niestety, ale cały dzień dzisiaj to robię, już mnie po prostu głowa boli od machania tymi, od siedzenia i przeglądania tych cen i tak dalej, pomysłów na składy innych ludzi i tak dalej, odszukania jakichś najtańszych opcji z wykorzystaniem jakichś w miarę złotych graczy i tak dalej. Chyba powiedziałem właśnie i tak dalej jakieś 7 razy w jednym zdaniu, sorki za to. Dużo wykorzystałem kart zmian pozycji, widzicie tutaj na przykład to jest napastnik, którzy są zmienieni. Trzeba tutaj trochę kombinować, żeby nie, bo jak będziecie chcieli kupować graczy na każdą pozycję dobrych, nie wykosztujecie się. Także mam nadzieję, że ciekawy będzie film, jako że będziemy otwierać dużo paczek w tym odcinku, bo wydałem masę monet, poza odcinkiem oczywiście, żeby was tym nie katować. Ci dwaj to są napastnicy, ale środkowi pomocnicy kosztują po 5 tysięcy każdy. Jednego kupiłem za 4,5 i jeszcze mam jednego napastnika. No ten klub akurat ma dużo napastników. Jak widzicie, oni wyszli taniej i karty pozycji miałem w klubie, a i tak mi się do niczego nie przydadzą, więc niech sobie wydam na to. Jutro będę miał, czy w sumie jak dzisiaj, jak to oglądacie, już będę miał, będę miał Xboxa One, postanowiłem, że kupię tę konsolę w końcu i zacznę tam nową serię na kanale, także tu akurat Saint-Étienne polecam, bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne pod względem tego, że prawie nic nie trzeba wydać, bo sami złoci nieświecący zawodnicy, także super, to jest idealnie. Będę miał Xboxa One i zacznę tam nową serię prawdopodobnie, będę mógł dzięki temu coś czasem nagrać z kimś znajomym, bo wszyscy znajomi są na Xboxie. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Że mi się to. Że w końcu będę mógł zagrać jakąś legendą, że w końcu będę mógł się fajnie pobawić. Widzicie, kolejny skład. Niektórzy. Najgorzej jest ze srebrnymi zawodnikami. Tutaj widzicie, boczni obrońcy często są bardzo drodzy. Tu okolice 5 tysięcy, tu środkowi obrońcy 4,5 tysiąca. Ten kosztował około 5. Wysnajpiłem go za 1800. Nie pytajcie jak, nie wiem jak, ale trafiłem. Coś pięknego. Dobra, powinienem to przyspieszyć, bo za wolno mi to idzie i pewnie nie chcecie aż tyle tego czasu oglądać, więc najwyżej jakoś to bardziej interesuje, to sobie zatrzyma na ceny, jakie wydałem na graczy. Starałem się, jako że mi się nie chciało, to żaden z tych składów, które wam pokazuję, nie potrzebuje lojalności, także można to wszystko zrobić taniej w jakimś tam stopniu, ale trzeba wykorzystać lojalność, a mi się nie chciało wykorzystywać tego, że grać 10 spotkań składem i tak dalej, bo to po prostu bym siedział tutaj przez tydzień jeszcze, a wolę w tym czasie zrobić sobie fajny skład na PlayStation do grania Food Champions i zacząć nową serię na Xboxie i myślę, że będzie super. Zastanawiam się, czy nie sprzedać PlayStation, ale z drugiej strony myślę, że jednak mam tu parę fajnych gier typu Bloodborne, typu już splatynowany Wiedźmin 3, w którego na pewno będę chciał pograć. Na razie staram się zapomnieć trochę fabułę, żeby móc zagrać. To też jest napastnik, jakby co, też wyszło taniej go przekonwertować na środkowego pomocnika. Coś po prostu pięknego, jak musicie tak robić. To był bardzo tani skład, stosunkowo przynajmniej, no bo tutaj też po 400, po 600, 500 monet właściwie każdego szło kupić, bo to tacy nieświecący zawodnicy.
Więc postanowiłem, że jednak to PlayStation zachowam, chcę jeszcze pograć w jakieś Uncharted, chcę jeszcze pograć w... jaka to jeszcze gra wychodzi na ekskluzyw na PlayStation w tym roku? The Last of Us 2, więc jednak zachowam sobie konsolę, a po prostu zakupię drugą, bo w końcu no jebać biedę, tak? Umówmy się, YouTube'owe życie, hajs się sypie, zamierzam jeszcze komputer ulepszyć niedługo, jako że sesja powoli tutaj dobiega końca, jakieś pierwsze egzaminy już są zaliczone, no powiedzmy dobiega końca, chciałbym, żeby dobiegała końca, tak naprawdę to jest w połowie. Ten skład był super, bo wyszedł bardzo taniutko, sami złoci zawodnicy, bardzo sympatycznie, a do tego duża, fajna nagroda, także nice, to wszystko bardzo fajnie, więc hej, kupię sobie jakiś fajny procesor, kupię sobie parę innych fajnych rzeczy do komputera, może wam to pokażę, może w sumie nie, zobaczymy jak to wyjdzie, jako że ostatnio mam nadzieję, że będę miał trochę po sesji więcej czasu, jak widzicie po marynarce i koszuli, no studiowanie prawa jednak wspomaga tutaj człowieka, tutaj dwaj napastnicy masakrycznie drodzy, jednak no styl trzeba prezentować sobą, bo inaczej to pracy w kancelarii się nie zna, no dobra, nieważne, skończę z tymi śmiesznymi żartami o studiowaniu prawa, jak ktoś napisze w komentarzu, czy trenuje crossfit, to go zbanuje. Nie, no nie zbanuję, bo chcę mieć więcej komentarzy, ale wiecie o co chodzi, nie wolno sobie ze mnie żartować, jestem poważną personą i nie wolno zdecydowanie. Widzicie, składy wychodzą zależnie, złote wychodzą za parę tysięcy niektóre, na przykład mi się wydaje, że Lil albo tam jeszcze jeden z tych składów wyszedł, to Nantes chyba wyszło za 6 tysięcy czy coś takiego, natomiast te składy najgorsze są z tych co mi zostały, najgorsze jest Toulouse wyjdzie około 35-40 tysięcy, tam każdy środkowy obrońca, a trzeba dwóch przynajmniej, kosztuje 10 tysięcy, to jest po prostu masakra jakaś. Bodajże środkowi obrońcy, nie jestem pewien. W ogóle tutaj bez bramkarza, bo wyszło też taniej w Olympique Lyon. Mam nadzieję, no mówię, mam okropną nadzieję, że... O, chwileczkę, bo ja tutaj mam to Liso, którym ja dużo gram i na którym mam styl gry. Ja go bym nie chciał używać, wolałbym jakiegoś innego to Liso, nie wiem, może... Dobra, po prostu dokonałem zamiany, wstawiłem zwykłego to Liso, jeszcze raz pokażę wszystkich, bo po prostu... Stwierdziłem, że nie chce mi się bawić i szukać jakichś innych zawodników teraz na szybko, jako że i tak ten odcinek będzie zbyt długi niż ja bym to chciał. Paryż, tutaj najlepsza paczka, jeden z droższych składów też. Tu akurat wykorzystałem tego pana, generalnie chyba się nie opłaca, ale postanowiłem, że tak zrobię. Krychowiak tutaj 4000, w sumie wcale nie jest drogi ten skład, trochę was okłamałem. Na przykład Lukasa bardzo tanio kupiłem. Spoko, no tutaj Krychowiak, Hesse był drogi, bo Hesse teraz wyszedł z paczek w wersji z PSG, więc już go się nie da trafić, to zdecydowanie zwiększa cenę. No i zostały mi te trzy, tutaj René z Grosickim, jako jednym z głównych tutaj promotorów tego składu. I jedziemy ostatni, no i będziemy mieli, mam nadzieję, z paczek jakieś fajne rzeczy. Lub też może graczy z tych trzech klubów, jako że mamy przynajmniej jakieś srebrne paczki i tak dalej. No to będzie dłuższy film, ale mam nadzieję, że wam się spodoba, także jedziemy. Znowu otwieramy po kolei, przemijamy, żeby tutaj nie tego. Ważnych zawodników bierzemy do klubu, fajnie, widzę monety, już mi się przydadzą. Gameiro, spoko, przyda się, sprzeda się też raczej po prostu. Także naprawdę dobra paczka, jak na paczkę za 5000. No mam nadzieję, że w złotych tych paczkach trafimy coś drogiego, a że w srebrnych paczkach trafimy po prostu jakichś graczy, których potrzebujemy, to by było najfajniejsze. Albo przynajmniej jakichś graczy, których może użyliśmy, a którzy byli drodzy. Ale no hej, jakieś monety na pewno się zbierą po drodze. Kurde, jakoś bym... Żałuję trochę, że sobie nie puściłem tego, że sobie jakieś muzyki nie puściłem, bo tak trochę po cichu siedzę, w sumie bez słuchawek. Tam widziałem, że są... Paczka jest z tym symbolem One to Watch, bo oczywiście jak ja to nagrywam, to jeszcze One to Watch są w paczkach. Nie jestem pewien, czy będą jeszcze w paczkach, jak wy to będziecie oglądać, mam nadzieję, że tak. Czy to jest... Nie, to jest Liga Belgijska, to do innego. To jest do tego budowania, za które się dostaje paczkę za 100 tysięcy. To jest całkiem spoko. Dobra, no, lecimy, chłopaki, szybciutko. O, proszę, One to Watch, Niang. Wow, 70 tysięcy! Fajnie! Ale fajnie!
Wiecie co? Ja go sobie wrzucę i będę sobie go kręcił chyba w... No dobra, wyślemy go na listę transferową. Nie wiem, co z nim zrobić. O, ale super. Ale się cieszę. Ale miło. Bardzo fajnie. No i widzicie. I już paczuszka. Już się, no może się nie zwróci, ale zdecydowanie Lacazette taniej nam wyjdzie. Na pewno nas już teraz stać, żeby go zrobić, bo po sprzedaniu tego pana na pewno będzie nas stać, ale zastanawiam się, czy go nie sprzedać, nie kupić jakiegoś najtańszego once to watch, jaki jest, chociaż podejrzewam, że on jest jednym z tańszych jednak, i nie spróbować, kurde, w tym wyzwaniu budowania składu, żeby go po prostu zmienić i go szukać jakiegoś Kante albo Pogby, bo chciałbym, kurde, jakiegoś takiego zawodnika, ale się zastanawiam, czy po prostu nie sprzedać, nie zdobyć Lacazette'a na pewno i nie mieć z głowy. O, fajnie, mamy gracza Toulouse'y, przyda się zdecydowanie, odblokujemy monety, ale fajnie, super, że trafiliśmy once to watch. No i widzicie, jak fajnie i jak sympatycznie od razu. No, mamy jeszcze parę fajnych paczek przed nami. Tutaj były te duże, ale jeszcze paczki zawodników przede wszystkim są przed nami. I tutaj liczę, szczerze mówiąc, na może jakieś fajne trafy, a przynajmniej na jakieś monety za szybką sprzedaż zawodników. Jedziemy dalej. Tutaj też tylko jedna świecąca karta, także też nie liczę na jakiegoś niesamowitego hiciora. No, Niang w wersji z Milanu dla mnie naprawdę dużo by goli strzelił, także mam nadzieję, że to jego once to watch będzie się dobrze rozwijał. Proszę, mam jeszcze złote paczki zawodników premium i mam jeszcze złotą paczkę zawodników prime. Proszę, Inform Gomis, ale super, ile on będzie warty? 15 tysięcy, ale fajnie. Ej, tutaj jakiś, dzisiaj jest fart w paczkach, widzę. Mamy dwóch graczy, których musiałem kupić, także no... Fajnie, ale kurde, no powiem wam szczerze, że sympatycznie naprawdę, już od dłuższego czasu nie miałem nic fajnego trafionego w paczkach, także miło, że jakieś fajne trafy. Znowu Inform, jaki teraz? O, wow, 3 karty specjalne w tylu paczkach? A ten ile? No ten też tak 12-13. No spoko, znowu trafiamy iluś tam graczy z Belandy, Bala, których użyliśmy. Wow, dwa informy pod rząd, once to watch, tu już jest 100 tysięcy na luzie z tych paczek, a jeszcze największa przed nami, dobra, to nie będę przewijał, dobra, no okej, okay, to nie wyszło teraz, jak przewinąłem. Jakaś Toulouse, jakieś coś, no nie, mamy tu jakąś ekstra klasę. Wow, fajne, naprawdę spoko szczęście, jak na takie paczki. Złota paczka piłkarzy Prime już tam widzę z tyłu. W tej paczce chyba nic nie będzie ciekawego. No to, że walkoutu nie ma, no to się wiadomo, można domyśleć od razu. Ale nic innego ciekawego też nie było. No już widzicie, monety się trochę zbierają tam. I teraz tak, złote paczki zawodników premium. Tu proszę o jakichś fajnych graczy z Toulouse, z tych dwóch klubów, których też nie mam. Coś mam, ligę. Dijon, to znaczy Nancy. Jest Toulouse, jest bramkarz Toulouse, spoko. A tego pana na pewno sprzedamy za jakieś konkretne pieniążki, bo no ci gracze wszyscy srebrni są sporo warci. Przewiniemy sobie. Chciałbym środkowego obrońcę z Toulouse, bardzo bym chciał, nawet nie wiecie jak bardzo. Mamy srebrnego napastnika, ale z klubu, którego już użyliśmy, także no niestety będzie trzeba zrobić zakupy. No i złota paczka piłkarzy Prime. Może jeszcze jakieś szczęście na koniec, jakieś duże. No Ronaldo tutaj nie będzie też karty specjalnej, ale wow, naprawdę ponad 100 tysięcy z paczek, z których do tego dostaniemy taką kartę jak Lacazette, a nawet to jeszcze nie jest koniec, także ja lecę, posprzedaję to, co dostałem i widzimy się, jak zrobię składy. No witam z powrotem, po sprzedaży jednak Nianga oraz w sumie no tylko Nianga, bo tych informów jeszcze nie sprzedałem, stać mnie było, żeby ukończyć te 3 pozostałe składy. Cholera, dużo kasy na to poszło. Dostaniemy z powrotem 30 tysięcy i oczywiście zajebiście fajną kartę Lacazette'a. Natomiast nie zrobię już w tym odcinku testu tego Lacazette'a, bo chcę nim zagrać, myślę, spokojnie z 10-15 spotkań, zanim ocenię. Więc w tym odcinku już nie pogramy sobie, także jeżeli mieliście ochotę na obejrzenie jakiegoś meczu, niestety, ale no wyjdzie za długi odcinek, po prostu mi się wydaje. Zrobię osobny odcinek tylko poświęcony temu Lacazette'owi i myślę, że wyjdzie on dużo fajniej niż jakbym to próbował wcisnąć w jeden film.
I będzie super. Tutaj bardzo zabolało 9000 za pomocnika, ale niestety trzeba było albo tego, albo tego, albo tego dać i każdy z nich kosztuje około 10000, ten akurat najtaniej wychodził, także tarapat, no ale cóż poradzimy. I ostatni zabójca, czyli Tuluza. Patrzcie na to, jaką my tu kartę dajemy. A to jest najtańsza opcja. Zobaczcie na to. Bramkarz, pierwszy właściciel, to nie jest jakiś drogi bramkarz. Myślę, że ten bramkarz nie jest. Ale tak. Lewy pomocnik, 8000. Środkowa obrońca, 13700. Daliśmy defensywnego pomocnika, bo wiecie, ile ci obrońcy kosztują? Patrzcie, patrzcie, ile ci obrońcy kosztują. 16000, ten pan 18000, lewy obrońca, dlatego oczywiście jest lewy pomocnik na tym, lewy obrońca na luzie, spoko, nie? Tam 25000 czy coś takiego, czy 30. No i prawy obrońca jedyny, prawdziwy prawy obrońca 20000 na luzie też. 15, nie, dobra, 15 jednak. A ten koleś kosztuje 9 w wersji takiej specjalnej, bo jest teraz w paczkach, on normalnie jest środkowym obrońcą i jego wersja zwykła kosztuje mniej niż ta specjalna. Głupie, bo głupie, ale cóż. I mamy tak, tutaj takiego pana na defensywnym pomocniku, Braithwaite'a ze zmienioną pozycją z napastnika na środkowego pomocnika, tego pana z SPO na SP, no tego pana na swojej nominalnej pozycji i tego napastnika. I teraz zgłaszamy skład, ostatni wydane kupę dolarów, złota paczka i zakończona cała grupa ligę. I dostajemy tę oto piękną kartę Lacazette'a oraz 30000 monet. Ale co to jest za karta, da fuck? Już się nie mogę doczekać, zrobimy skład z Benem Arfą, z kim tam jeszcze, z jakimś... Kto tam jest fajny? Może jakimś... Di Mario. Coś pokombinujemy, bo ta karta to jest coś pięknego. Także serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, łapeczka w górę. Strasznie mi się podobał ten odcinek w nagrywaniu. Zajął mi trochę czasu, ale mamy taką piękną kartę. Plus mamy dwa informy, kartę One to Watch i naprawdę myślę spoko. Także łapeczka w górę, jak się podobało. To był Wojciech, na razie. Cześć.